pomogli w dojściu do tego mechanizmu neurohormonalnego bardzo elektrofizjolodzy. Elektrofizjolodzy zajmujący się badaniem potencjałów czynnościowych w nerwie błędnym. Panowie profesorowie Blackshaw, Grandy oraz Richards ze szkoły brytyjskiej, zajmujący się aktywnością elektryczną nerwów błędnych, stwierdzili, że podanie do maleńkich tętnic zaopatrujących w krew dwunastnicę, podanie cholecystokininy, a raczej jej aktywnego fragmentu oktapeptydu cholecystokininy, prowadzi do znacznego wzrostu spontanicznej aktywności w nerwie błędnych. Potencjały początkowo spontaniczne po podaniu cholecystokiny natychmiast zmieniają swoją amplitudę i ten stan utrzymuje się przez kilkanaście sekund, po czym powraca do okresu pierwotnego. Stan ten możemy regulować w sposób dowolny dawką hormonu, to znaczy więcej podanej cholecystokiny, dłuższe wyładowania te wywołane cholecystokininą. I co więcej, podanie blokera receptorów cholecystokininowych specyficznie blokuje ten zapis wyładowań w nerwie błędnym. Te badania zasugerowały, że hormon uwalniany na terenie śluzówki dwunastnicy jest w stanie zmienić aktywność nerwu błędnego, czyli jest w stanie przenieść jakąś informację od jelita do centralnego układu nerwowego. I teraz jest pytanie, czy trzustka i wydzielanie soku trzustkowego może korzystać z tego mechanizmu. Równolegle ruszyły badania z motoryką żołądka, z uwalnianiem żółci oraz z wydzielaniem soku trzustkowego. I te badania pokazały, że tak, że ten hormon może działać z miejsca jego powstania poprzez włókna aferentne nerwu błędnego i efektem działania tego hormonu może być zmiana motoryki przewodu pokarmowego, zwłaszcza motoryki żołądka i dwunastnicy oraz może być zmiana wydzielania soku trzustkowego. Badania te bardzo wspomogły także badania immunohistochemiczne, dzięki którym wykazano kolokalizację receptorów klasy CCK1, no, także CCK2, aczkolwiek one nie biorą tak nie odgrywają tak ważnej roli w tym mechanizmie, oraz neurofilamentów znajdujących się w zakończeniach aferentnych włókien nerwu błędnego. Czyli uzyskaliśmy informację za pomocą technik elektrofizjologicznych, potwierdzona została ona immunocytochemicznymi metodami i w związku z tym pozostało już tylko odpowiedzieć na pytanie, czy taki mechanizm zależny od cholecystokininy i nerwu błędnego także dotyczy wydzielania soku trzustkowego. Na świecie badania tego typu były prowadzone w kilku laboratoriach, równolegle można powiedzieć. W naszym laboratorium także prowadziliśmy takie badania na cielętach, później na prosiętach. I udało nam się wykazać, że właśnie podanie, czy to dożylne, jak w tym przypadku, niskich dawek cholecystokininy, czy podanie do światła dwunastnicy cholecystokininy oraz podanie cholecystokininy bezpośrednio do tętnic zaopatrujących, maleńkich tętnic, tętnic o średnicy mniej więcej 1 mm, zaopatrujących dwunastnicę, powoduje znaczny wzrost wydzielania soku trzustkowego. Efekt ten udaje się blokować zarówno atropiną,
ale także i udaje się blokować selektywnym blokerem receptorów CCK1, receptorów zlokalizowanych na terenie śluzówki. Bardzo ważny tutaj był fakt użycia specyficznego blokera receptorów CCK1 podanego do światła jelita i co więcej, blokera, o którym wiedzieliśmy dokładnie, że bardzo słabo przedostaje się on do krwiobiegu i ma bardzo określony mechanizm działania. W efekcie wszystkich tych badań udało się ustalić ponad wszelką wątpliwość, że sok trzustkowy, który jest uwalniany z tegoż narządu, w głównej mierze jest stymulowany poprzez cholecystokininę uwalnianą z komórek produkujących cholecystokininę. One w skrócie nazywają się komórkami typu I. To uwalnianie może być zarówno do światła jelita, jak i do śluzówki. Zarówno ta jedna pula cholecystokininy tej ze światła jelita, jak i tej bezpośrednio do śluzówki uwalnianej oddziaływuje na receptory klasy CCK1, które znajdują się na zakończeniach włókien, aferentnych włókien nerwowych nerwu błędnego, którymi to informacja jest prowadzona do ośrodkowego układu nerwowego. Tam znajduje się takie zgrupowanie jąder nerwu błędnego, po angielsku nazywa się to dorsal vagal complex, gdzie informacja jest następnie przełączona na drogi eferentne i drogami eferentnymi zmierza do trzustki. I na terenie trzustki, na zakończeniu tychże włókien, uwalniana jest głównie acetylocholina, ale także jeszcze i inne neuromediatory. I ta acetylocholina jest w przeważającej mierze odpowiedzialna za stymulację pęcherzyków trzustkowych do uwalniania soku trzustkowego bogatego w enzymy. Bierze tutaj w tym mechanizmie także tak zwany krótki odruch, odruch dwunastniczo-trzustkowy poprzez włókna krótkie, bezpośrednio zdążające z dwunastnicy do trzustki. I w świetle ostatnich badań uważa się, że cholecystokinina, która krąży we krwi, nie spełnia istotnej roli w regulacji wydzielania soku trzustkowego. To, co kiedyś obserwowano, używając wlewów czy infuzji cholecystokininy do krwi, było efektem farmakologicznym. Owe Young w swojej pracy przeglądowej z 1996 roku powiedział nawet tak, że cóż tego, że jest dużo receptorów klasy CCK1 w trzustce? One mogą tam być, ale to wcale nie świadczy, że one pełnią istotną rolę w procesie fizjologicznym. Wtedy, kiedy mamy bardzo dużo cholecystokininy we krwi, na przykład w pewnych fazach trawienia w okresie poposiłkowym, albo wtedy, kiedy podamy egzogenną cholecystokininę do krwi, faktycznie one mogą grać pewną rolę. Natomiast w warunkach fizjologicznych rola tego mechanizmu jest stosunkowo niewielka. Poza tym mechanizmem istotną rolę w regulacji wydzielania soku trzustkowego odgrywają interakcje na terenie samej trzustki. Interakcje pomiędzy wyspami trzustkowymi a pęcherzykami trzustkowymi. To zauważono już dosyć dawno, w latach 60. XX wieku. Zauważono tak zwany efekt aureoli, a mianowicie, że te pęcherzyki trzustkowe zlokalizowane najbliżej wysp są największe, najlepiej chłoną barwnik, który wybarwia ziarenka zymogenu, czyli tego białka enzymatycznego zgromadzonego, który tworzy sok trzustkowy. Natomiast wraz z odległością od wysp trzustkowych te pęcherzyki trzustkowe są coraz mniejsze, mniejsze i mniejsze.
Tak, że jeżeli popatrzymy na trzustkę jako taki preparat histologiczny, w którym mamy rozrzuconych kilka wysp, będziemy oglądać takie właśnie ładnie wybarwiające się kolorowe aureole. Dokładniejsze badania fizjologiczne wykazały, że mamy do czynienia w trzustce z czymś, co nazywamy obecnie osią wyspowo-trzustkową. Oś wyspowo-trzustkowa to jest nic innego jak mechanizm pochodzący od wysp trzustki, mechanizm regulujący produkcję i uwalnianie soku trzustkowego w pęcherzykach. Badania histologiczne wykazały obecność swoistego aparatu wrotnego w mikrokrążeniu w trzustce. Okazuje się, że hormony produkowane przez komórki wysp, takie jak insulina, glukagon, polipeptyd trzustkowy czy somatostatyna, uwalniane są, albo inaczej, po uwolnieniu z komórek je produkujących, dostają się do naczyń włosowatych i z naczyniami tymi włosowatymi wędrują najpierw w okolice pęcherzyków trzustkowych. I krew, omywając pęcherzyki trzustkowe, pozwala na oddziaływanie tychże hormonów na komórki pęcherzykowe, czyli te komórki, które produkują sok trzustkowy, zanim jakikolwiek hormon dostanie się do krwi krążącej. W związku z tym wszelkie nerwowe impulsy, tutaj zaznaczone na tym slajdzie, oddziaływujące na komórki wysp, ale także jeszcze i hormony metaboliczne, zajmujące się regulacją metabolizmu organizmu, ale także i substraty czy metabolity, oddziałując na komórki wysp, bezpośrednio będą pośrednio oddziaływać na pęcherzyki trzustkowe i na wydzielanie soku trzustkowego. Do takich najważniejszych czynników należy insulina, która z jednej strony jest silnym czynnikiem troficznym, pobudzającym wzrost pęcherzyków trzustkowych, ale także jest silnym czynnikiem pobudzającym wydzielanie soku, syntezę białek soku trzustkowego i wydzielanie soku trzustkowego. Do takich istotnych czynników hamujących z drugiej strony należy somatostatyna, polipeptyd trzustkowy. Glukagon ma także takie działanie hamujące, czyli w zależności od balansu pomiędzy czynnikami stymulującymi i hamującymi będziemy mieli efekt końcowy w postaci wzrostu wydzielania soku trzustkowego bądź jego zmniejszenia. Jeżeli chodzi o mechanizm sprzężenia zwrotnego, to jest dosyć ciekawy mechanizm i coraz więcej, w miarę jak poznaliśmy czynniki, które w tymże mechanizmie biorą udział, jest mechanizmem coraz ciekawszym, coraz bardziej frapującym. Mechanizm ten po raz pierwszy został zauważony u szczurów, świadomych szczurów, u których przewód trzustkowy był skateteryzowany. Wiadomo, że u szczura wydzielanie soku trzustkowego jest bardzo niewielkie. W związku z tym, żeby jak najwięcej soku zebrać do analiz, soku tego nie zwracano do jelita. Cały sok trzustkowy był używany do dokonania analiz. Okazało się wtedy, że to wydzielanie jest dziwnie wysokie. Co więcej, to wydzielanie znacznie spadało wtedy, kiedy część tego soku albo cały ten sok trzustkowy zwracano, czyli infundowano z powrotem do jelita, odtwarzając naturalny przepływ soku trzustkowego. I tak zauważono, że regulacja soku trzustkowego podlega regulacji sprzężenia zwrotnego. Więcej soku w jelicie, zostaje wysyłany sygnał hamujący do trzustki, informując ją: proszę więcej soku nie wydzielać. Czy odwrotnie, mało soku w jelicie,
sygnał stymulujący do czustki, wydzielać więcej soku, dlatego że on jest niezbędny do procesów trawiennych. W latach 80. udało się wyizolować w laboratoriach japońskich, to byli głównie profesor Fushiki i Iwani, którzy wyizolowali peptyd monitorujący w soku trzustkowym szczurów. Potem okazało się, że ten peptyd monitorujący jest także obecny w soku trzustkowym wielu innych zwierząt, nie tylko u szczurów. I w latach już 90., mniej więcej w połowie lat 90., udało się wykazać istnienie dwóch innych czynników uwalniających cholecystokininę, dlatego że te wszystkie czynniki, one są bardzo silnymi czynnikami stymulującymi wydzielanie cholecystokininy przez komórki I. To były dwa czynniki LCRF i DBI, one nie mają polskiego odpowiednika. Dwa czynniki, które powstają w komórkach nabłonkowych jelita i które są uwalniane bezpośrednio do jelita. Czyli mamy zarówno trzustkowe, jak i takie jelitowe czynniki uwalniające cholecystokininę. Jak one teraz działają? W mechanizmie regulacji sprzężenia zwrotnego, tutaj na tym rysunku ujęte zostały dwa czynniki, zarówno peptyd monitorujący uwalniany przez trzustkę wraz z sokiem trzustkowym, jak i ten czynnik uwalniający cholecystokininę ze światła jelita LCRF. One w okresie międzytrawiennym uwalniane są do światła jelita. W okresie międzytrawiennym wiadomo, że pokarmu, białka pokarmowego jest stosunkowo bardzo mało. W związku z tym te czynniki mogą ulegać łatwo trawieniu poprzez trypsynę wędrującą razem z sokiem trzustkowym do światła jelita. W związku z tym do żadnej regulacji, czy inaczej do stymulacji cholecystokininy nie dochodzi, dlatego że i ten czynnik monitorujący peptyd, i ten czynnik LCRF są rozbijane, są degradowane przez trypsynę. Inaczej jest w okresie trawiennym. Wtedy, kiedy mamy bardzo dużo białka pokarmowego w świetle jelita i w cudzysłowie trypsyna jest zaangażowana w proces trawienia, jest zajęta trawieniem tego białka. W związku z tym zarówno peptyd monitorujący, ten uwalniany z sokiem trzustkowym, jak ten czynnik LCRF są w stanie uciec przed trawieniem trypsynowym. I co się wtedy dzieje? Te czynniki oddziałują na komórki i znajdujące się w śluzówce jelita i pobudzają te komórki do uwalniania cholecystokininy do krwi i umożliwiają oddziaływanie poprzez układ nerwu błędnego, poprzez mechanizm neurohormonalny, czy w warunkach skrajnych, także poprzez układ hormonalny. To, co zostało powiedziane, to jest zaledwie niewielka część skomplikowanej maszynerii, która, jak dzisiaj wiemy, jest w stanie regulować wydzielanie soku trzustkowego. Ten proces jest bardzo precyzyjnie regulowany, przede wszystkim dzięki temu, że oddziaływuje wiele mechanizmów i stan ostateczny, ilość wydzielonego soku zależy od wypadkowej działania tych wszystkich mechanizmów regulacyjnych. Nie wiem, czy wystarczyłoby nam kilkudziesięciu godzin czasu na opisanie dokładne wszystkich tych mechanizmów. Niektóre biorą udział tylko przez krótki czas, tylko w określonych warunkach. Inne biorą udział w tej regulacji przez czas dłuższy. Mamy tutaj włączonych w to ponad 50 peptydów regulacyjnych. Do tego dochodzą jeszcze czynniki o charakterze żywieniowym, składniki pokarmowe, składniki naszego pokarmu. No i także metabolity, które
z krwią są w stanie także dopłynąć do trzustki i są w stanie działać bądź pobudzająco, bądź hamująco na wydzielanie soku trzustkowego. Wyniki badań, które tutaj przedstawiłem oraz teorie, które pokazują nam i w jaki sposób jest regulowane wydzielanie soku trzustkowego, przyczyniły się bardzo znacznie do profilaktyki. Przyczyniły się do dobrego zrozumienia funkcjonowania tego narządu, do określenia, co jest dobre, co jest niedobre dla tegoż narządu, jak należy się żywić, jaki należy uprawiać styl życia, żeby ten narząd jak najbardziej oszczędzać, dlatego że schorzenia trzustki są tragiczne w swojej konsekwencji. Dość wspomnieć, że mniej więcej do początku lat 10., 20., XX wieku ostre zapalenie trzustki nieomal zawsze kończyło się śmiercią. Teraz, może ja nie jestem tutaj uprawniony do dokładniejszego mówienia, to na pewno klinicyści, lekarze medycyny mogliby się na ten temat o wiele dokładniej wypowiedzieć i w sposób bardziej fachowy, ale można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy leczenie ostrego zapalenia trzustki nie powoduje większych przeszkód i że większość pacjentów przeżywa. Poprawiło się diagnozowanie tego stanu, poprawiło się leczenie tych pacjentów. Niestety nadal, co jest tragiczne, większość nowotworów trzustki kończy się tragicznie. Mechanizmy neurohormonalnej regulacji wydzielania soku trzustkowego są bardzo skomplikowane. Ostatnio bardzo dużo nauczyliśmy się, dużo zrozumieliśmy z nich. Powstało bardzo dużo opracowań ujmujących ten proces bardzo szczegółowo. Można powiedzieć, w ostatnich 10 latach pojawiło się około 10 bardzo wartościowych pozycji i wszystkich zainteresowanych bliżej, bardziej tym tematem odsyłam do tych wszystkich prac przeglądowych oraz do prac zamieszczonych w książkach.